To już ostatnie chwile budynku szkoły w dzielnicy Larysz w Mysłowicach, w którym mieścił się zespół szkolno-przedszkolny numer 3. Lada moment obiekt zostanie zrównany z ziemią. To nie tylko budynek, to jest kawał naszego serca, serducha tutaj. Wspólnie z dziećmi przeżywamy to, spotykamy się niemal codziennie pod tym budynkiem, obserwujemy prace rozbiórkowe. Dla mnie osobiście jest to jeszcze coś więcej, bo jestem absolwentką tej szkoły, także tutaj zostawiamy kawał serca, ale wiemy, że bez tej rzeczy nie będzie nowego. Coś nowego, bo wkrótce powstanie tu nowa szkoła. Wykonawca będzie miał 2,5 roku na postawienie budynku z salą sportową. Nieoficjalnie mówi się, że istnieje szansa, że budowa potrwa około 21 miesięcy. Do końca tego tygodnia będą trwać prace wyburzeniowe związane z pozbyciem się i usunięciem tego historycznego budynku. Kolejny najbliższy tydzień, półtora tygodnia to będzie ten czas, kiedy będziemy czyścić ten teren i przygotowywać go do rozpoczęcia już samej budowy. Obiekt musiał zostać wyburzony ze względu na jego fatalny stan techniczny. We wrześniu ubiegłego roku podjęto decyzję o wyłączeniu budynku szkoły z użytku. Szkoła była bardzo mocno przechylona, nie było już możliwości nauki i nie tylko nauki, ponieważ zagrażało już życiu i bezpieczeństwu to, co się tam działo, czyli stan techniczny budynku był bardzo zły, więc podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zamknięciu szkoły i ewakuacji dzieci do szkoły w dzielnicy Wesoła. Obecnie dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3 uczą się w pobliskiej szkole podstawowej numer 15 w Mysłowicach. Na ich potrzeby wyremontowano tam całe jedno piętro. Rozbiórka starej i budowa nowej szkoły pochłonie ponad 33 miliony złotych.